Cześć, z tej strony Krzysztof, Stolarnia od Zera. W tym odcinku chciałbym Wam zaprezentować, jak wykonać dość nietypowy, ekskluzywny uchwyt na serwetki. Mam już bohatera naszego dzisiejszego odcinka. Jego wymiary są dopasowane do szerokości serwetek. Natomiast przy tych wymiarach mam tylko jedną dębową deskę, na której zmieści się on cały, w dodatku podwójnie, ponieważ będzie lewa i prawa strona. Natomiast są to graniczne możliwości sprzętu, jakim dysponuję i nie wiem, w jaki sposób przestrugam deskę. Może spróbuję coś ręcznie, chociaż strug ręczny odmówił mi posłuszeństwa ostatnio, a później spróbuję to przepuścić przez grubościówkę bez strugarki, ponieważ strugarka ma około 25 cm. Zobaczymy, co się uda. Wyciąłem zgrubnie dwa kształty, ponieważ chciałem je skleić do siebie taśmą dwustronną, wtedy nakleić szablon i wyciąć jednocześnie. Natomiast nie udało mi się dostać brzeszczota szóstki, a na brzeszczocie dziesiątce przy tych ciasnych rogach już teraz przy zgrubnym cięciu jest zbyt ciasno. Tak więc nie chcę ciąć grubego materiału, spróbuję na cienkim. Zobaczymy, może się uda. Przyklejam szablon do jednej deski. Po wycięciu odrysuję kształt na drugiej desce, po sklejeniu całości i tak będę szlifował, więc powinny się deski do siebie spasować. Konia mam już wyciętego, a nawet dwa. Teraz teoretycznie powinienem przeszlifować krawędzie, ale postanowiłem, że w pierwszej kolejności wykonam wpust na serwetki. Dopiero później skleję te konie i gdy będą już razem, jednolicie, tak jak do końca, dokonam idealnego szlifowania, ponieważ szlifowania będzie naprawdę dużo, a przy tej grubości dębinie nie będzie to proste.
klej już wystarczająco wysechł, aby rozkręcić ściski i zacząć szlifowanie. Natomiast już teraz wiem, że źle wyznaczyłem to miejsce na serwetki, ponieważ powinno być ono z drugiej strony, tak aby przy klejeniu słoje w deskach układały się przeciwstawnie. No cóż. Bejca ciemny orzech już wyschnęła, teraz dla podkreślenia efektu nawoskuję jeszcze woskiem barwiącym kolor kasztan. Po nawoskowaniu całość wypolerowałem ściereczką na wkrętarce, poprawiłem papierem. Jak widać, efekt jest dość ciekawy. Chusteczki pasują idealnie, tak więc jest też funkcjonalne. Teraz wędruję do mojej koleżanki jako prezent, oczywiście na 18 urodziny. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do klikania lajków, pisania komentarzy, oglądania innych moich realizacji. Zachęcam również do oglądania kanału Pasjonaci w Deche, gdzie co tydzień nowa realizacja, jak i do śledzenia fanpage'u Pasjonaci w Deche na Facebooku. Cześć!